W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Judo Tadeuszu, patronie nadziei, w momentach największego zwątpienia przychodzę do Ciebie z sercem pełnym pokory i ufności. Ty, który jesteś podporą dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszych sytuacjach, błagam Cię o Twoją mocną interwencję. O wielki święty Judo, wstawiaj się za mną w tych trudnościach finansowych. Moje troski i lęki związane z brakiem środków do życia przerastają moje możliwości. Proszę, otocz mnie swoją opieką i wyjednaj mi łaskę poprawy mojej sytuacji. Ty, który rozumiesz ludzkie cierpienia, spraw, aby moje wysiłki i starania przyniosły obfite owoce. Oświeć moje myśli i serce, aby podejmowane przeze mnie decyzje były mądre i roztropne, prowadzące do stabilności finansowej. Wszechmogący Boże, Twoja nieskończona dobroć i miłosierdzie są moim schronieniem. Proszę, udziel mi swojego błogosławieństwa, otwórz przede mną drzwi nowych możliwości zarobku i spraw, abym znalazł drogę do rozwiązania moich problemów. Święty Judo, który byłeś świadkiem niezliczonych cudów i łask, proszę, zanieś moją prośbę przed oblicze Boże. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie mi nie tylko materialne wsparcie, ale i duchowe pokrzepienie, abym mógł wzrastać w wierze i miłości. Święty Judo Tadeuszu, Ty, który zawsze jesteś gotów nieść pomoc potrzebującym, proszę, bądź moim przewodnikiem w codziennych wyzwaniach. Niech Twoja mądrość i troska pomogą mi pokonać trudności, z jakimi się zmagam, i odnaleźć spokój ducha. Panie Boże, który otaczasz mnie swoją opieką każdego dnia, proszę, abyś przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza obdarzył mnie spokojem serca i pewnością, że moje prośby zostaną wysłuchane. Niech Twoja łaska płynie we mnie i przeze mnie, prowadząc mnie ku lepszemu jutru, pełnemu stabilizacji i radości. Święty Judo Tadeuszu, dziękuję Ci za Twoją obecność i troskliwą opiekę. Wierzę, że dzięki Twojemu wstawiennictwu moje prośby zostaną wysłuchane, a moje problemy finansowe znajdą swoje rozwiązanie. Amen.